Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Urbana, to jest kolejny odcinek z naszej serii Od prawnika do rolnika Farming Simulator 2017, oczywiście z Jarkiem. Z kim mogłaby być inna, to serdecznie witajcie. I w dzisiejszym odcinku będziemy Płot. się pozbywać wszystkich zbiorów, które zebraliśmy w tym sezonie, bo jak wiecie już pewnie przenosimy się na wersję finalną, czyli po prostu wszystkie zboże i w ogóle wszystko utracił. Siema! I też na początku tego odcinka chciałem sobie spłacić kredyt. Także już wchodzimy normalnie. Spłacamy kredyta 50 Dobrze, tysięcy. Dobrze, że ty nie widzisz, co ja robię. Mamy spłacone O kurwa, twój 50 rozdział! tysięcy. I później weźmiemy chyba kredyt kolejny. Ale na nowy traktor już. Ogólnie zapełniamy się soją. Chociaż nie wiem, skąd ona się tu wzięła. Nie, ode mnie. Ja miałem soję? Miałeś jedno pole soi. No oczywiście. Dwa miałem, ty. No ja ci przecież jedno na usługach chciałem. No, trzy miałem pola. Ja miałem już trzy zapomniał. Pola soi. Ja już nie pamiętam. I ogólnie też chcielibyśmy, można powiedzieć, poruszyć taki temat, bo już to nas zaczyna wkurzać. Denerwować. Mnie to tym bardziej, bo... W banku zaczynaj. Ogólnie chodzi o wiadomości na Facebooku, tak? Na przykład coś tam jesteś zjebany, nie? No wie, a co ci się we mnie nie podoba, nie? No, wszystko, jesteś zjebany. I chuj ci w dupę i w ogóle. No sorry, że ten odcinek będzie taki, że przekleństwa trochę. Wulgarny i mocny. Niestety, ale ja tylko staram się zacytować, tak? Co do nas piszecie, czy coś w tym stylu. Ogólnie nie mówię, że taki piszący ten ma zdjęcia na Facebooku i ogólnie na tych zdjęciach wygląda na około 10-12 lat. To już pomijając, pisze mi, że na przykład, no to jest po prostu, nie no, mi się trafiły takie z dwie osoby, można powiedzieć. Teraz akurat przed odcinkiem jedną właśnie sobie też rozmawiałem, pisałem. Wyjaśniłeś. I po prostu takie osoby będą blokowane i nie ma z miło, już nigdy jej nie odblokuję. Choćby nie wiem co, bo już ciśnięcie po kimś, nie, to akurat po mnie to bym tam jeszcze wiadomo, ale... A, serio? Muszę osobne konta wyłączyć. I to już naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie to wkurza. I po prostu takie osoby od razu będą blokowane. I jeśli... Ja odpisuję tak naprawdę dość wulgarnie też, można powiedzieć, bo... Jeśli on może, to czemu ja nie, nie? No i po prostu jeśli ktoś coś ten tego, ogólnie nie wiem, spoko ogólnie piszecie, że na przykład czy możemy nagrać odcinek, ale też chciałbym, żebyście jakieś macie jakieś takie ważne sprawy, to żebyście do mnie pisali, bo ja nie mam też za bardzo czasu odpisywać na wasze takie siema. Jednym słowem, bywa tak, że Urban nie odpisuje na moją wiadomość, no, albo odpisuje bo ja 3 godziny po tym. No, bo na przykład właśnie nie odpisuję też. Ale jeśli chcecie, macie jakąś do mnie ważną sprawę, już mam 29 tysięcy też, że pozdro. Jeśli macie jakąś ważną sprawę, czyli od razu, na przykład duża uwaga w nawiasie, coś, mam sprawę i takie tam, nie? To ja wtedy to zauważę, bo tych wiadomości jest od groma. I nie piszcie na przykład do mnie, elo, jak, co tam, jak ci dzień mija, bo fajnie, że się pytacie, że ten... mi się miło robi, ale wtedy możecie nie dostać odpowiedzi, tak? I nie chciałem, żebyście się poczuli jakoś na przykład tak, że was ignoruję. Po prostu nie mam czasu, ja na Facebooku tym jestem może raz na dzień, żeby opublikować post na grupie, tak to... I też sprawdzam wiadomości, jak ktoś mi napisze siema, to już postaram się odpisać, ale... Jeden słowem, moi drodzy, jeżeli macie sprawę do mnie, czy do Urbana, czy do kogokolwiek od nas, to, że na przykład, nie wiem, Urban nie odpisuje, to nie znaczy, że ja czegoś nie mogę zadać. A, ej, Jarek, chwila. Ogólnie chciałem zaprosić was też do Jarka, bo Jarek robi taki odcinek z pytaniami, czyli Q&A. I gdzie oni to mają pisać, te pytania? Na moja mała prywata, film... Albo nawet pod tym odcinkiem chyba, nie? Nie, wiesz, żeby nie było burdelu. Nie, to wbijajcie do Jarka na kanał i piszcie pod odcinkiem z małej prywaty, chyba nie? Tak, moja mała prywata. Pytańka na odcinek, pytańka na odcinek do niego, bo chciał, moi drodzy, taka info szybko, Patrycja będzie je czytać.
No, czyli Patrycja będzie czytać, także zadawajcie spoko pytania, na przykład ile są razem, jak się poznali i w ogóle, bo to będzie duże, długa wypowiedź. No, będziemy A sobie mogli sam pogadać. posłucham, naprawdę, zadajcie pytania, jak się poznali i jak to wszystko, kiedy planują dzieci i takie tam, wiecie. No Boże! Ja dobrze I na tego nie sam piszę. zadam takie pytania. Żartuję. Znaczy, możecie pisać. Nie piszcie jakichś takich Zachęcam. zbereźnych, że tam, wiecie. Zbereźniki. No. Ale też szczególnie chciałem, żebyście nie pisali do Jarka na przykład takie rzeczy, jak ja na początku wymienięcie, żebyście nie pisali ty chuju jebany, coś takiego. Znaczy, pozwól, że ja się do tego odniosę, No bo dawaj, ja dawaj. mam swoje własne przemyślenia. Słuchajcie, wracając do tego, co mi Urban przerwał. Sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli macie sprawę do Urbana, to bardzo często te sprawy jestem też w stanie ja jakoś załatwić, ponieważ jakby my tworzymy jedną grupę i za jego czas, o może w ten sposób. Natomiast w 100% jestem kompetentny i tak samo on jest kompetentny w moich sprawach i ja w jego, bo tak się tak po prostu wyszło w sumie gdzieś tam naturalnie. I nikt nie robi z tego absolutnie żadnego problemu. I spokojnie ze mną czy z Urbanem można załatwiać sprawy dotyczące, nie wiem, na przykład nagrań wspólnych i tak dalej. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz. My nie jesteśmy na niczyich usługach. To znaczy, my nagrywamy to, bo lubimy, bo mamy na to ochotę, bo mamy na to czas i my to kochamy. Natomiast mnie najbardziej drażnią wypowiedzi typu ty chuju jebany, przepraszam, że są przekleństwa, co u mnie rzadko się zdarza. Ty chuju jebany, masz nagrać to i to, bo jesteś, bo inaczej to ci unsubuje i zmisuje ci film. Ale słuchajcie, nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że każdy aktywność na kanale, w tym momencie mam na przykład na myśli łapki w dół, to przez YouTube jest tworzony przez algorytm rozumiany jest jako aktywny, czyli efekt jest jakby odwrotny do zamierzonego. Natomiast jeśli odnoszę się do tych, wiesz co, wypowiedzi i tych rzeczy na Facebooku, to ja już na przykład na odpowiedzi typu, tak jak ty powiedziesz, elo, siema, co tam, nie odpisuję, usuwam od razu takie wiadomości, bo już jest was ludziska tak dużo i naprawdę, naprawdę przy 200 subach już miałem problem. A co dopiero powiedzieć przy ponad 1000 w moim wypadku, przy Urbanie to już ponad 4, nie? I statystycznie rzecz biorąc, jeżeli byśmy chcieli każdemu z was poświęcić tyle czasu, ile byście wy chcieli, to by mi życia nie starczyło. I ja bym nie chciał też, żebyście wy czuli się jakoś pokrzywdzeni, bo absolutnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy my się wzajemnie szanowali. I zrozumieli, że my też jesteśmy zwykłymi ludźmi. I najlepsze, słuchajcie, są teksty ludzi, którzy do mnie piszą na przykład: ej, kupisz mi farminga, bo nagrywasz na YouTube i masz hajs z YouTube'a, to cię stać. No, w sumie mówiłeś. Jesteś dorosły, Mnie to cię to stać. też bardzo, bardzo bawi, bo nie wiem. To jest, kurde. Dla mnie to jest tak niezrozumiałe, bo ja bym w życiu takiej wiadomości nie napisał. I po prostu taką właśnie takiego coś, to proszę to przemyśleć, bo dla mnie to Dwa naprawdę jest. razy, naprawdę. Nie, ja sami się zastanawiam, wiesz, bo ja rozumiem, ja mogę być starszy, niektóre rzeczy nie rozumieć, bo jakby ja jestem z innego pokolenia niż na przykład wy, widzowie moi, czy niektórzy oczywiście, bo ja wiem, że też mam część ludzi starszych, bo gdzieś tam w No, statystykach ale ja, YouTube'a moim jest. zdaniem Na to, też, no, ja jestem urwo na przykład z innego pokolenia niż ty. no wiadomo, To nie? jest fakt faktem, nie? Więc Jest między kilka tam, nami 10 10 lat lat różnicy, także różnicy. no wiadomo, nie? To jest to inne pokolenie, natomiast ja się zastanawiam, co ci ludzie mają w głowie, bo ja rozumiem chęć nawiązania kontaktu z twórcą, jeżeli takie mamy czasy, okej. Okay. Ja No ja też, nie? wybierając Ale... jakby drogę YouTube'a, zacząłem tworzyć w internecie, byłem też takiego kurde. 100% przygotowany. Ale ten odcinek będzie mocny. O Jezu, już to czuję. No, może tu spaść hejt. U mnie będzie druga kontynuacja, także już Także zapraszam. zapraszam. Może Bo być. już Ja mam myślę, że ogólnie my z Urbanem mamy dzisiaj wenę. na łapki w dół mam wyrąbane totalnie. Ale spokojnie, poczekaj, bo ja zmierzam do czegoś innego. Ja zmierzam do Okay. tego, że. O Jezu! Czekaj, Wiesz, bo. ile mi zostało w ślosie? No. Tona, kuźwa, nie? Zabrałem tylko I musisz z tą 24. toną pieprzoną jechać, nie? No, będę musiał jechać. To chore. I moi drodzy, kwestia wygląda w ten sposób, że ja się zastanawiam, co ci tacy ludzie mają w głowach. Gdzie jest popełniony jakiś błąd, bo ja rozumiem nawiązywanie kontaktu z twórcą, ale mi, jako młodemu człowiekowi. Wiesz, analogicznie jakby w analogicznej sytuacji, w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby kompletnie dla mnie obcej osobie
którą gdzieś tam powiedzmy oglądam, gdzieś tam powiedzmy kojarzę z powiedzmy jakiegoś tam show biznesu, bo to nie oszukujmy się, YouTube to taka trochę cyrk, jest taki show biznes. No wiadomo, tam, nie? No to nie możemy się porównać do celebrytów, ale absolutnie. Ale gdzieś tam to jest taki show biznes i ja to nazywam, że ja jestem na ławce i nie łaskę. No i ogólnie to nie jest tak, że my tu możemy być cały czas. My tu jesteśmy, a na przykład jutro już można nas nie być, tak? Tak, to jesteśmy na łasce i nie łasce, no, tak na sprawę. Mamy swoje 5 minut i chcemy z tego wykorzystać. No. Oczywiście. Sobie z tego zdajemy sprawę i tyle. Tak, tak. Robimy to dla was, a nie dla siebie, bo ja bym dla siebie na tym zrobankę sobie pogadał, pośmielibyśmy się, a chcemy, żeby te materiały też trzymały jakiś tam poziom. No wiadomo. Natomiast mi w ogóle by nie przyszło do na myśl, słuchajcie, proszenie obcej kompletnie osoby, żeby mi coś kupiła. W ogóle dla mnie to jest coś w ogóle, słuchajcie, nie do pomyślenia. Jak? Dlaczego? Jak to? To jest dla mnie coś w ogóle nie do pomyślenia. W ogóle można powiedzieć tak, że jeśli sądzisz, że ja czy Jarek jesteśmy jebanymi chujami, to nie pisz do nas nic, tylko kurde nie oglądaj, tak? Masz tyle innych, kurde, YouTube to jest ogrom filmów. Z tego się składa YouTube. Ocean, może tego, możecie sobie wybrać twórcy, jakiego wam się podoba. Nie oglądaj, tego jest multum w internecie, jakichś filmów, kto nagrywa farminga czy coś. Ja robię to dla ludzi, którzy mnie doceniają w jakiś sposób, oglądają mnie, oceniają moje filmy, też piszą w komentarzu na przykład, jak im coś tam nie pali, czy jakoś im mogę pomóc w sposób jakiś, staram się przynajmniej. Jednak tego czasu jest mało przez jednak YouTube'a, ja sobie z tego zdaję sprawę i odczuwam to jednak. No, to jest masakryczne. Także no, musicie nas zrozumieć i postawić się też w naszej sytuacji, na przykład tak jakbyśmy my do was pisali teraz, kupcie mi farminga albo coś, bo to jest jednak do obcej osoby wylosowałbym na przykład jakiś, po prostu... Randoma. No, z czatu kogoś tam biorę i piszę do niego, kupisz mi farminga, bo ty jesteś bogaty. No to jest, moim zdaniem to jest chore tak, że nie wiem, Nie potrafię tego opisać, bo... Czy to jest głupota, wiesz, bo na dobrą sprawę, dlaczego ja miałbym komuś kupować? Nawet nie znam, nawet nie wiem, jak wygląda ta osoba, ile ma lat i w ogóle w życiu nie spotkałem nikogo takiego, ja nawet... Tak, a moi drodzy, jeżeli... Chyba nawet tobie bym nie kupił, bo mi żal było. Tobie tym bardziej. Znaczy, nie rozumiem. Ci donate'a, to się cieszę. No właśnie, tobie raczej bym chyba kupił, bo... Znaczy, byśmy się... Nie no... Chyba na tobie bym nie stracił, nie? O, no ja ci za dużo, no tak, bo tak. Ty serio masz 17 tą pszenicy, nie zabiorę się. Słuchajcie, jeżeli jeszcze piszecie do nas, czy do mnie, czy do Urbana, czy kogokolwiek, ja nie mówię tylko o naszej jakby tutaj zespole, mówię ogólnie. Ja bardzo bym chętnie chciał, żeby jakiś poziom tej dyskusji był zachowany, bo my się staramy odpisywać wam w miarę szybko, w miarę regularnie, czy na komentarze, czy na informacje prywatne, czy na posty na Facebooku. Po coś to jest te nasze, nazwijmy to tak fachowo, jest social media są, tak żeby być trendy, rozumiesz? Ale słuchajcie, jeżeli na przykład nie odpisuję przez 3 minuty i już mam 20 wiadomości typu ej, odpisz, no to ja już siłą rzeczy nie odpisuję, bo słuchajcie, my też mamy swoje rzeczy prywatne. Ja, Urban ma szkołę, ma gospodarstwo, ja mam pracę i na dobrą sprawę ciężko jest gdzieś to wszystko pogodzić, a poza tym nie wszyscy też odpisują, a najlepsze są te najlepsze wiadomości, słuchajcie, jakie ja mam, to są na zasadzie zajebałeś serię od Mafii Solec. Wiem, tykam gówna, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale słuchajcie, sam Bolek zresztą wypowiadał się na temat tego kradnięcia tych serii, czy tam modyfikacji, nie? I znaczy ja nie dostałem... Nie dostałem. Ja dostałem wiadomości, że kradnę jakieś serie, coś od kogoś, bo nie wiem. Jeszcze chyba, albo dostałem, ale nie przeczytałem. To prędzej, wiesz? Ale nie, no sobie jeszcze przejrzę te wiadomości, bo ogólnie przed uciekiem przeglądałem wiadomości z Jarkiem. No i to też nie jest tak, moi drodzy, że my nie wiemy, że do Urbana pisze ktoś tam i oczywiście sami podajemy imiona, bo to są wspólni widzowie, przepraszam.
I czasami podajemy, czasami nie podajemy, czasami po prostu ty jakiś gościu do mnie pisze i tak dalej. Częściej właśnie jest taka forma, ale jak już na przykład ktoś naprawdę zdenerwuje, ale tak już konkretnie, no to wtedy już personalia idą. Natomiast Urban wie, kto mi ciśnie, znaczy ja wiem, kto Urbanowi ciśnie. Znaczy już nie, jest blokada jest, już się nie da. Ale nie, ale ogólnie wiesz, że no. my wiemy, kto komu co robi i na dobrą sprawę, wiesz, tak na dobrą sprawę to... Jurek jest lipo. Chyba z niego kupię traktorka. Dlaczego? 67 tysięcy ze zbioru. No to kredyt, panie. No ja dopiero co oddałem, ale to będzie lipa. A w sumie to ten, na pewno testy go biorę. Jezu, 8 godzin testów. No, i jeszcze chciałem... A, jeszcze moi drodzy, jedna kwestia, bo przypomniało mi się teraz, wiesz co? Przypomniało mi się zapraszanie na prywatne konta na Facebooku. To się stało? No ja mam 23 zaproszenia wiszące na swoim prywatnym koncie. Moi drodzy, nie wiem czy ty też tak masz urban. Ja takich zaproszeń nie przyjmuję, bo chcę gdzieś tą swoją prywatność, jaką jeszcze mam. Znaczy ja ogólnie, żeby akurat właśnie, bo ja wiedziałem, że tak będzie i przeczuwałem to. Założyłem. Masz trzy fejkowe konta. Tak, mam trzy konta na Facebooku. Skorzystałem z dwóch, a trzecie trochę pousunę. Także... A to było dobre, korzystam z dwóch, a trzecie to chyba usunę. I... O Boże, co się stało? Możecie widzieć te konto, czyli na którym jest stworzona grupa Evo Urban Team. Też pewnie ogólnie na tej koncie udostępniam filmy, jak i na grupie, także pewnie wiecie o jakie konto chodzi na tym i ogólnie przez to konto się ze mną kontaktujecie i wiecie o jakie konto chodzi. Swoje, wiesz, posty. Na grupach różnego rodzaju, z twojego prywatnego konta. Ja bym chciał, moi drodzy, po to jest założony fanpage, żebyście się właśnie przez fanpage, moi drodzy, ze mną kontaktowali. Ja tym jeszcze będę mówił u siebie, ale to jest to właśnie źródło jakby kontaktu. Wiesz co bym chciał podkreślić? No. Żeby ci dobrzy, tacy... Zacni widzowie nie odebrali tego źle. No my tego nie mówimy do was, tylko do tych, którzy wiedzą, do których to mówimy, bo myślę, że taka osoba pisząc do mnie, ty, na przykład ty chuju, czy coś takiego, to ona wie, że to ja o niej mówię, bo ogólnie większość, u mnie to jest jakieś 3% takich widzów. No mnie też coś koło tego będzie. Bo ogólnie 97% to jest tacy widzowie, można powiedzieć taka maczuga. A nie będę tutaj mówił, bo wiadomo, to jest... Pokasowe. Ja pierwszy. Ja chyba na początku dam, że w tym filmie występuje dużo wulgaryzmów i jeśli nie chcesz, to nie oglądaj. Ale pokasowe. Nie chcę. Nie mam. Idź. W sumie kupiłem sobie taką sowetę. Taka fajna. O Boże, Urban. Z oczkami dużymi. Z puszczyka takiego. A są takie, ale fajne są sowy takie białe. Raz widziałem sowę. Co? Co? Raz widziałem sowę na drzewie. Tylko raz. Moja koleżanka ma. Ale taką rasową chyba, nie? No, rasowo czysta Europa. Ma. A wracając do meritum, trochę tak żeśmy zeszli z tematu. To tak, dokładnie. Ważną rzecz, żeś Urban powiedział, że my nie mówimy do tych ludzi, którzy wiedzą jak się zachowywać, wiedzą jak z nami konwersować, gdzieś tam piszemy z nimi, bo nie ukrywam, że z kilkoma widzami gdzieś tam utrzymuję jakiś tam kontakt i piszemy. Natomiast ja mówię do tych ludzi, którzy potrafią ci o 4 rano napisać siema, co tam. Znaczy, tak kurwa mam takiego ja gościa, nie mam, który... Ja nie mam taki... To jest jedyna osoba, którą zablokowałem i która, słuchaj, ale to... Przepraszam, ja przygnę, bo mnie to historia ujmuje. Znaczy nie, no ja dałem na początku. Przez 3 dni pisała mi o 4 rano, bo chyba do szkoły wstawała. No. Siema, co tam. Czy ja akurat nie mam takiego, czy chyba akurat nie jestem na telefonie zalogowany na tym koncie, na którym właśnie... Jestem, tylko na telefonie jestem zalogowany na moim prywatnym Facebooku, a dlatego też nie odpisuję właśnie na wasze wiadomości, bo po komputerze mam wiadomo włączony, gdy przyjdę ze szkoły, czy akurat jak renderuję film, czy się wrzuca, tak? Że jak się wrzucają filmy, czy renderują, to też najczęściej jestem na dworze, po prostu wygaszam monitor i sobie idę, tak? No, a najlepsze teksty zawsze jak siedzimy sobie na TS-ie,
a Urbana nie ma, a patrzymy tak, to jest kto mówi, no, ta, film widać, to wydał, a już na TSN to widzisz, to nie łaska. Znaczy, bo to jest tak, że znajdę jakieś 2 minuty, to ja wbijam na chatę, szybko włączam monitor, klikam opublikuj i zmykam, nie? Nie wiem, śmieję się. Trzy właśnie, coś w tym stylu, nie? Trzy przy renderingu, nie? Tak samo akurat. Dobra, myślę, że już mamy, nie wiem ile mam minut. Także dużo. My nie mówimy do 97% ludzi, czyli tych zarąbistych widzów, których uwielbiam i naprawdę to się robi, z wami to bym normalnie aż żółwika przybił. A tylko zwracamy się do tych ludzi, czyli 3% można powiedzieć, bo ja tak to określam, też po łapkach widać chyba. No. Znaczy łapkami się raczej sugerować nie możemy, bo to wiadomo, kwestia gustu i polubienia czy coś w tym stylu, to wiadomo, chodzi właśnie o osoby piszące czy coś w tym stylu, to... A czy to nawet może nie być u mnie 3%, tylko że myślę, że tak a między 1 a 2, tak. Także co, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, możecie strzelić łapkę, suba, komentarz, paść do Jarka, piszcie te pytanka na jego odcinek, czy tam kiedy, tak wiadomo, te wszystkie sprawy, które już wymieniłem, bo nie chcę tutaj teraz powtarzać. I co, ja wam dziękuję, wbijajcie do chłopaków też i trzymajcie się, na razie, cześć. Hej, cześć, trzymajcie się.